Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Kobieta cudzołożna z dzisiejszej Ewangelii otarła się o śmierć. Pochwycono ją na grzechu, który w świetle prawa należało ukarać poprzez ukamienowanie. Tego domagali się mężczyźni, którzy przywlekli ją do Jezusa. W ich rękach kamienie ściśnięte z nienawiścią wobec grzesznika. Widzą grzesznika w tej kobiecie, ale gdzie jest ten, który z nią współżył? Czemu i jego nie przyprowadzono na to miejsce i nie oskarżono? Brutalne prawo wymierzone przeciwko człowiekowi słabemu, a nie przeciwko grzechowi jako takiemu. Jezus pochyla się i pisze palcem po ziemi. Wielu kaznodziejów zastanawiało się już dawno nad tym, co Jezus tam wtedy pisał. Jest to oczywiście gest profetyczny i tak należy go odczytywać. W Księdze Wyjścia widzimy Boga, który własnym palcem na kamiennych tablicach wypisuje przykazania. W Biblii palcem Bożym nazywany jest Duch Święty. Proch ziemi odnosi się do sceny stworzenia człowieka właśnie z prochu ziemi. Spełnia się w ten sposób zapowiedź proroków, że prawo Nowego Przymierza będzie zapisane już nie na kamiennych tablicach, ale w głębi ludzkich serc. Jezus pokazuje nam wszystkim, że właśnie nadszedł czas, kiedy przestaje obowiązywać prawo ustanowione przez ludzi i przymierze, które i tak często człowiek łamał, a nastaje dzień, w którym On, Jezus Chrystus, wcielony Bóg, zawiera z ludzkością nowe przymierze we krwi swojej. Przymierze trwałe, bo wypisane na tablicach ludzkich serc. To przykazanie miłości. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, mówi Jezus. Nikt z oskarżających ją mężczyzn nie zdobył się na odwagę, aby cisnąć w nią kamieniem. Tylko jeden człowiek na tym placu miał prawo to uczynić. Tylko Jezus jest bez grzechu. Ilekroć nachodzi nas ochota cisnąć w czyjeś życie kamieniem sprawiedliwości, przypomnijmy sobie, że sami jesteśmy grzesznikami. I zanim kogoś obrzucimy kamieniami, poprośmy, aby wpierw nas ukamienowano. Albo zróbmy tak, jak uczynił Jezus. I ja ciebie nie potępiam. Przebaczenie i miłosierdzie są o wiele mocniejszą bronią niż sprawiedliwość i kara.